Witam bardzo serdecznie na moim kanale Sunline Tarot, z tej strony Wróżka Fortuna. Dzisiaj, moi drodzy, zapraszam wszystkie panny do wysłuchania horoskopu na listopad. Oczywiście będą karty Tarota, będzie przesłanie od wróżek, będą karty Lenormand. Dziękuję serdecznie za subskrypcje, za maile przemiłe. Chciałam Wam właśnie powiedzieć, że jestem w trakcie przygotowywania horoskopów na 2020 rok, także można prywatnie już zacząć zamawiać, później będzie dłuższy czas oczekiwania. Dobrze, moi drodzy, żeby nie przedłużać, zaczynamy. Co u panny w listopadzie, co w finansach, co w zdrowiu, co w miłości oraz rady, ostrzeżenia. Zobaczymy, czy będą jakieś wskazówki, na pewno będą. Dla panny. Serdecznie zapraszam. Tarot, proszę, powiedz mi, co dla panny? Co dla panny w listopadzie? Dla panny. Pracy w finansach powinno być bardzo dobrze, ponieważ macie dużą możliwość założenia właśnie swojej firmy. Niektóre panny właśnie będą już o tym myślały, które nawet może myślały już od dłuższego czasu. Jest bardzo dobra energia cesarza, aby rozpocząć w tym miesiącu, szczególnie z końcem miesiąca. Macie osoby koło siebie, które służą Wam, będą Wam służyły radą i pomocą w tym miesiącu. Niektóre panny może awansują, które są na stanowiskach, może awansują właśnie, może dostaną podwyżkę, a niektóre będą zakładały swoją działalność. Trochę będzie wahania, trochę będziecie się zastanawiać, w którą stronę właśnie ruszyć. Niektóre drogie panny, ale na pewno warto ruszyć z miejsca. Ci, którzy na przykład szukają pracy, ci, którzy zmieniają pracę, no warto, ponieważ jest tu dużo kontaktów koło Was, dużo osób, które pomogą Wam. Także i ochronę boską w tym miesiącu panny uzyskają, mają taką gwiazdę szczęśliwą koło siebie i na pewno tu niejedna waga osiągnie wielki sukces w tym miesiącu. Dużo kontaktów internetowych, dużo kontaktów mailowych, może tą drogą właśnie. Choć trochę mało macie czasu na to wszystko, ale cały czas jesteście sercem jakoś z rodziną. Możliwe, że właśnie będą spotkania z Waszą rodziną z końcem miesiąca. Jakoś tak wszystko, czas będzie spędzony w gronie rodziny. To jest Wam, dla Was bardzo potrzebne i to jest dla Was bardzo ważne, abyście miały, drogie panny, kontakt właśnie ze swoją rodziną. I to się spełni. Z końcem miesiąca będzie wiele spotkań w gronie rodzinnym. Ja tutaj tak widzę. No w zdrowiu trzeba uważać właśnie na kręgosłup. Także mogą dokuczać zatoki oczy w tym miesiącu. No na wirusy uważajcie, drogie panny, i aby coś tu właśnie Wam przeszkadza w Waszym spaniu, coś nie możecie tutaj, jakieś koszmary nocne, coś tutaj się obawiacie. Czegoś niepotrzebnie, bezpodstawnie, ponieważ wszystko koło Was będzie dobrze, nie trzeba się zamartwiać nocami. Tutaj takie nieprzespane noce mi wychodzą. Dlaczego Wy się tak martwicie?
Także może jakaś tajemnica od kobiety, dostaniecie jakąś wiadomość od kobiety, z którą nie było tak za bardzo ostatnio dobrych kontaktów, dobrych relacji, ona zdradzi jakąś tajemnicę. Dużo osób przyjaznych, nie musicie się martwić, macie wiele przyjaciół naprawdę koło siebie i jeszcze więcej kontaktów z końcem miesiąca. Tu właśnie i kontakty rodzinne, ale i też kontakty właśnie takie ze znajomymi. No bardzo ładnie. Możliwe, że na początku miesiąca jeszcze jakieś sprawy urzędowe właśnie. Może podpisywanie nowych umów, tak jak mówię. Mogą być nowe kontrakty, może być zakładanie firmy. Nowe właśnie jakieś przedsięwzięcia. Dobrze, moje drogie panny, co tutaj jeszcze dla was karty Lenormand mówią? Podróż, która może być właśnie związana z kobietami bądź z rodziną, może będziecie się wybierać właśnie do rodziny, może do swojej miłości. Tu jakaś podróż czeka was w tym miesiącu. Może właśnie związana z rodziną, może być dużo, dużo takich właśnie kart jest, które mówią, że wiele spotkań rodzinnych i znajomych, ale nie martwcie się, tu jakieś drobne mogą być problemy na początku miesiąca. Może będziecie się wahać właśnie, czy wyruszyć w tą podróż, czy nie, ale jednak z końcem miesiąca otrzymacie taką ulgę, ponieważ no, poukładają wam się sprawy, czy to w miłości, czy to w rodzinie, czy w sprawach pracy. Wszystko się ułoży, będzie takie regularne. I jakie jest przesłanie magiczne od wróżek? Co wam tu może pomóc w tym miesiącu, drogie panny? Zacznij ćwiczyć. W zdrowym ciele zdrowy duch. Bardzo prosto, ale zarazem w jednym zdaniu ujęte tak wiele, jak tylko może być, ponieważ wiadomo, że ćwiczenia każdemu są potrzebne i naprawdę to jest dla was ruch sprawą podstawową. Dla każdego, nie tylko dla was, dla każdego. Pamiętajcie, w zdrowym ciele zdrowy duch. My często zapominamy, ale wiem po sobie, jak trochę się więcej ruszam i więcej ćwiczę, jestem bardziej żywa. I powiem szczerze, że polecam wszystkim ruch na świeżym powietrzu i ćwiczenia w domu bądź gdziekolwiek, siłownia, basen, wszystko jest dobre. Pamiętajcie o tym, drogie panny, życzę wspaniałego miesiąca.